Witajcie. Dzisiaj przygotowałem krótki zestaw zasad BHP, który przyda się każdemu nieznającemu jeszcze zasad gry mężczyźnie, szczególnie w dzisiejszych czasach. Ten zbiór po małym dostosowaniu sprawdzi się nie tylko w relacjach męsko-damskich, ale też biznesowych. Zaczynamy. Punkt pierwszy. Nie bądź simpem, ani zdesperowanym najzgajem. To jest przeciwskuteczne. Większość kobiet śmieje się i gardzi takim zachowaniem u mężczyzny. Im ładniejsza jest dziewczyna, tym co do zasady ty musisz mieć silniejszą ramę. W zachodniej manosferze funkcjonuje powiedzenie: jeżeli potraktujesz ją jak gwiazdę, ona potraktuje cię jak fana. Takim zachowaniem sam ustawiasz się w roli petenta i automatycznie wchodzisz w jej ramę. Czynisz z niej swoją nagrodę oraz nieświadomie stawiasz ją na piedestale. Gdy ma poczucie, że jest lepsza od ciebie, to automatycznie zakwalifikuje ciebie jako słabszego. Znasz już termin hipergamia, więc jesteś w stanie wyobrazić sobie, co stanie się później. Prawdopodobnie w którymś momencie, wcześniej lub później, straci do ciebie szacunek i zacznie się powolny upadek, ponieważ większość nieuszkodzonych kobiet nie lubi być silniejsza od faceta, z którym jest w relacji. To nie jest dla niej atrakcyjne. Pod tym względem wszystkie kobiety mają taki sam program działania. Nieważne, czy jest to dziesiątka, czy trójka. Jeżeli będziesz simpił, najczęściej zostaniesz jej przyjaciółką albo orbiterem. Z tego powodu, jeśli twoja wybranka odrzuci cię, powiedz jej i sobie: nie, to nie. Przede wszystkim szanuj siebie. Lizusów i klakierów nie szanuje się, tylko wykorzystuje. Ten punkt ochroni cię przed manipulantkami, ponieważ nie pozwolisz się zbytnio wykorzystywać, czyli działać w nie swoim interesie. Mówiłem kiedyś: dawaj tyle, ile dostajesz. Nieuszkodzone kobiety i tak wolą, aby mężczyzna miał swoje zasady i nie przytakiwał im na każdym kroku, nawet jeśli mówią co innego. Przypominam, że panie w większości nie są świadome mechanizmów, jakie nimi kierują, a silniejszy od nich, chociażby psychicznie mężczyzna, ma większe szanse na bycie postrzeganym jako atrakcyjny. Takie są zasady gry. Nawet jeżeli nie będą cię lubiły, bo zachowałeś niepodległość, to gdy nie będziesz simpił, wzrasta szansa, że będziesz szanowany. Ta zasada działa również w biznesie. W czasie negocjacji przewagę ma ten, któremu mniej zależy, ponieważ istnieje ryzyko, że to on odejdzie od negocjacji. Bycie simpem jest jak chodzenie z wielkim transparentem, na którym jest napisane: mi zależy dużo bardziej niż tobie. Po drugie, nie uganiaj się obsesyjnie za kobietami. Bądź najlepszą wersją siebie. Zamiast uganiać się, stań się mężczyzną, którego to kobiety będą gonić. Gdy gonisz tego króliczka, to króliczek automatycznie ucieka. Złam ten schemat. Sam stań się tym króliczkiem. W ten sposób możesz zademonstrować swoją wartość. Chociażby dlatego, że możesz sobie pozwolić, aby odejść. W umyśle większości kobiet powstanie wtedy szereg pytań, które będą je nurtowały. Im atrakcyjniejszy będziesz, tym większa będzie siła tej ciekawości. Kiedy już zbudujesz siebie i będziesz wartościowy, czyli będziesz miał coś, czego kobiety szukają, wygląd, status lub osobowość, charyzmę, poczucie humoru, grę, nazwij to jak chcesz, to wtedy same będą zwracały na ciebie uwagę, aby to dostać. Będą chciały wejść w twoją ramę, aby zrealizować swój cel. Pamiętaj tylko o okresie demo. Panie lubią myśleć, że to one są jedyną wartościową stroną relacji. To nieprawda. Otóż jeśli będziesz dla nich atrakcyjny, lub inaczej wartościowy, to przekonasz się, że kobiety też potrafią simpić. Punkt trzeci. Zawsze zwracaj uwagę na mowę jej ciała i nie bierz do siebie, jeżeli powie coś niemiłego. Często to będzie shit test, który jeśli zdasz, będzie zaproszeniem do dalszej gry. Z wyczuciem, ale do pewnego stopnia, ignoruj jej słowa, a zwracaj uwagę na jej zachowanie i czyny. Pamiętaj, że może i zapewne na którymś etapie znajomości kobieta powie coś, co będzie sprawiało wrażenie, jakby nie była zainteresowana. Ale niech cię to nie zwiedzie. Cały czas trzymaj swoją ramę i jeśli masz ochotę, flirtuj. Utrzymuj zalotny klimat. Oraz zwracaj uwagę na jej zachowanie oraz odległość, jaką ona utrzymuje względem ciebie. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, odległość i orientacja ciała jest twoim największym sprzymierzeńcem, ponieważ dzięki nim zorientujesz się w jej aktualnych emocjach.
kobieta, jeżeli nie jest zainteresowana, znajdzie sposób, aby usunąć cię ze swojego otoczenia. Albo fizycznie, czyli po prostu odsunie się lub odejdzie, albo też mentalnie, czyli po prostu będzie ignorowała twoją obecność, ewentualnie zacznie traktować cię jak powietrze. Tak, jakby cię tam w ogóle nie było, dlatego zwracaj uwagę na czyny, a nie słowa. 4. Bądź w jakimś obszarze alfą, miej jakąś wartość i bądź z tego dumny. Wszystko zaczyna się od twojej głowy i od twojego mentalu. Dodatkowo pamiętaj, że działa zasada dowodu społecznego. Jeżeli kiedyś zostałeś odrzucony przez jakąś dziewczynę, to gdy ona zostanie sama, może być na powrót zainteresowana tobą, szczególnie kiedy zobaczy, że masz inną kobietę. Sama obecność innej kobiety z tobą oznacza, że musisz mieć jakąś wartość, ponieważ inna kobieta zobaczyła ją w tobie. Prywatnie nazywam to efektem kurnika. Niemałą rolę w tym procesie odegra również zazdrość i hipergamiczna niepewność, czy aby na pewno taka kobieta nie popełniła błędu odrzucając ciebie, a inna na tym skorzysta, bo lepiej rozpoznała twoją wartość. 5. Nie bój się odrzucenia. Zaakceptuj je jako część gry. To sprawi, że będziesz silniejszym, ponieważ zdobędziesz doświadczenie. Wiem, że na początku jest to okropne uczucie, ale z czasem będziesz akceptował, że nie każda partia zakończy się zwycięstwem. Jeżeli wyciągniesz wnioski z takiej przegranej, to będzie ona rozwijająca na przyszłość. A im starszy będziesz, tym hormony będą miały mniejszy wpływ na twój popęd i przez to będziesz myślał bardziej logicznie i strategicznie. Automatyczną konsekwencją tego jest punkt 6. Nie bój się odejść od kobiety, która odrzuca ciebie i nie chce z tobą być. Stosuj zasadę wzajemności. Jeżeli ona ignoruje ciebie, ty ignoruj ją. Jeśli wykazuje oznaki zainteresowania, zainteresuj się też nią. W skrócie, dawaj tyle, ile dostaniesz. To uchroni cię przed przeinwestowaniem emocjonalnym oraz finansowym. To nie jest tak, że tylko tobie ma zależeć i tylko ty musisz się starać, szczególnie w długoterminowym związku. Pamiętaj, że do tanga trzeba dwojga. Jeżeli kobieta sugeruje, że tylko ty masz się starać, to wiedz, że trwa właśnie gra i bierzesz w niej udział. Jeśli nie wiesz, co jest stawką, polecam obejrzeć cały kanał od początku. Nie daj się ponieść emocjom, logika i konsekwencja to twoja największa supermoc. 7. Unikaj samotnych matek. Jeżeli masz za dużo kasy oraz masz taką potrzebę, to wspomóż je finansowo, ale nie przywiązuj się do nich, emocjonalnie ani seksualnie. Będą cię tym kusiły, ale to pułapka. Powody wyjaśniłem w odcinku numer 66. 8. Nie dziel się swoimi słabościami i problemami ani sekretami z kobietą. W którymś momencie będzie na to nalegała, zarzucając ci oziębłość i dystans, a nawet brak emocjonalnego kontaktu. Ale to pułapka, ponieważ wszystko, co powiesz, może być i prawdopodobnie w którymś momencie będzie użyte przeciwko tobie. W czasie sprzeczki, kłótni albo rozwodu. W większości przypadków kobieta na dłuższą metę nie będzie w stanie autentycznie zrozumieć twoich męskich problemów, ani tym bardziej nie będzie w stanie pomóc ci je przezwyciężyć. Zdarzają się nieliczne wyjątki, ale co do zasady to wyjątki, a nie reguła. Eksponowanie swoich słabości i podawanie ich na tacy może uczynić cię słabym w oczach kobiety. Pamiętaj, gra potrafi być brutalna. Przeczytaj biblijną historię o Samsonie, siłaczu, który wyjawił swoją tajemnicę kobiecie. Niech będzie to dla ciebie przestroga. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy, skorzystaj z usług ekspertów lub zaufanych ludzi. Mówi się, że możesz płakać, jeżeli jest ci źle. Tak, ale nigdy przy kobiecie, ponieważ na podświadomym poziomie potraktuje cię jak słabszego i nie ma nad tym kontroli. Punkt 9. Poznaj zasady gry i wyrób w sobie niską tolerancję na farmazony i shit testy. Bądź gotów stracić kobietę w każdej chwili, szczególnie tą, która spodobała ci się i szczególnie na początku znajomości. Nie ignoruj czerwonych flag. Zazwyczaj, jeśli na początku jest ich dużo, z czasem same nie znikną, a będzie tylko gorzej. Najważniejszy znak ostrzegawczy to brak szacunku. Jeśli nie szanuje ciebie jako mężczyzny, hasta la vista. Szanuj siebie i swoje zasady. Jeżeli jeszcze ich nie masz, stwórz je. Punkt 10. Nie stań się zgorzkniały. Po prostu zaakceptuj kobiecą naturę i dostosuj się. Kobiety są zaprogramowane inaczej niż mężczyźni. Jeśli chcesz grać w tą grę, znaj jej zasady. Pamiętaj, że to gra i nie traktuj jej zbyt poważnie. Zgodnie z zasadą, miej wyjebane, a będzie ci dane.
W najbliższym kręgu staraj się otaczać jedynie pozytywnymi ludźmi. Przysłowie mówi, kto z kim przystaje, taki się staje. Podsumowując, jeżeli na początku swojej drogi jako mężczyzna masz powiedzmy 18-20 lat i mało doświadczenia z kobietami, to te zasady pozwolą ci nie tylko nie przegrać z krytesem już na starcie, ale w konsekwencji rozwinąć się i lepiej zrozumieć dynamikę relacji, nie tylko męsko-damskich, ale też na przykład w pracy. Świadome obcowanie z ludźmi w różnych sytuacjach, od towarzyskich do zawodowych, obserwowanie ich i wyciąganie wniosków pozwoli ci zdobyć rozeznanie, na czym im zależy, na co zwracają uwagę oraz co ich triggeruje. Społeczeństwo przez socjalizację warunkuje cię do innych zachowań i innego automatycznego postępowania, dlatego musisz wiedzieć, co jest czym w obecnych realiach. Jako młody człowiek możliwe, że nie wszystko jeszcze rozumiesz, ale spokojnie. Zrozumienie przyjdzie z czasem, ponieważ razem z nim przyjdzie doświadczenie. Wtedy też sam przekonasz się, że schematy, które opisuję, po prostu istnieją. Dla przykładu. Kiedy kobieta ma wyższy status materialny i żąda intercyzy przed ślubem, to wtedy mówi o sobie, że jest nowoczesna, zaradna i przewidująca. Gdy tego samego zażąda mężczyzna, który chce, znając zasady gry, zabezpieczyć siebie, to wtedy jest, że już nie ufa, że coś kombinuje. Pani zabezpieczyć się może, mężczyzna to już nie może, ale przecież mamy równouprawnienie, czyż nie? Dlatego taki ewentualny problem rozwiązuje brak chęci podpisywania niekorzystnej w dzisiejszych czasach dla mężczyzny umowy prawnej zwanej dla zmylenia przeciwnika małżeństwem. 50 lat temu ta instytucja miała sens, obecnie już nie. Podpis pod dokumentami nie jest ci potrzebny, aby mieć związek, nie jest ci potrzebny, aby spłacić potomka. Na koniec, jeżeli kobieta prawdziwie cię kocha, to nie potrzebuje takich zabezpieczeń, no bo przecież miłość przetrwa wszystko. Tak przynajmniej mówią, ale sam powiedz tak, a przekonasz się o transakcyjnej naturze związku. Dodatkowo, jeżeli kobiecie szczerze zależy na tobie, jeżeli cię kocha, to zrozumie, że masz swoje zasady i uszanuje je. Same panie uwielbiają używać takiego argumentu. Co oczywiście nie znaczy, że jeżeli użyjesz go ty, to najpierw nie spróbuje przekabacić cię na korzystniejszą dla niej decyzję. Panie myślą pragmatycznie, tobie polecam to samo. Ciąg dalszy nastąpi.